Jedziemy sobie teraz nad jakimś wiaduktem, nad rzekami. Jaka rzeka? Dobra, nie Tenso? Bo jeszcze się coś pomyli, że będzie Tenso, lipa. Nie, może nie poprawią na filmiku. Niepoprawnie będzie czy coś. Słuchajcie, ale patrzcie, jakie proste rozwiązanie. U nas jak budują autostradę, tutaj po pierwsze jest jakiegoś takiego betono asfaltu zrobiona, że to się nie rozjeżdża pomimo tego, że jest 35 stopni na zewnątrz. U nas, jak wszyscy wiemy, w zimę pęka, w lato się rozjeżdża, a tutaj widać, że jest to ok. Przede wszystkim z boku są takie betonowe obrzeża pomontowane, nie tak jak u nas z metalu, który za chwilę będzie nam niestety rdzewiał. Trzeba będzie go wymieniać, o jest i rzeka, i kombinować, tylko jest postawione po prostu betonowe obrzeże, rozdzielone te mosty również są betonowym obrzeżem. Ten most już ma już, powiem, za 3 km. Jedziemy, nie? Tak, to fakt. Cały czas nad tymi mokradłami, nad tymi rzekami. I nic się z tym nie dzieje. Nic to nie będzie, nie będzie z tym problemu. Nawet jak ktoś uderzy, to może jeden klocek wymienić. I jest to rozwiązanie, widać, fajne. Co prawda może przez takie, jak u nas są balustrady, lepiej widać niż przez ten beton, ale beton chyba bardziej rozsądny z punktu widzenia wytrzymałości. Teraz tym samym mostem jedziemy i zaczyna się jakaś taka konstrukcja ciekawa. Nie wiem, gdzie to jest, gdzie dokładnie jesteśmy na mapie. W jakimś mieście jesteśmy? Mocny, nie wiesz? Wiesz co, ja zaraz sprawdzę, ale nie mam tutaj... A, Edge już mi się pojawił. No to jest też taka ciekawostka, że przy tych wszystkich właśnie na międzystanowych autostradach zawsze jest... Przeważnie jest internet, praktycznie zawsze. A, jedziemy teraz nad takimi, wiesz co, bagnem po prostu, rozlewiskiem. Aha. Czy czymś takim. Aha. No, zawsze jest, miałem dokończyć, przy takich właśnie międzystanowych autostradach, takich typowych odludziach, jest internet, z tym, że to będzie albo 2G, albo Edge. Tak jak łapiemy tutaj przeważnie maksymalnie Edge'a, nie łapiemy nic lepszego, no bo to też by się nie opłacało za bardzo. Tych kilometrów są przecież tysiące, więc jeśli by to wszystko mieli obłożyć zasięgiem 3G albo chociażby 3G, już nie mówiąc LTE, to koszty by były niesamowicie duże. A wjeżdżamy do Mobile Country, także zasięg powinien być pełny, no. Tak, to na pewno zacznie się LTE za niedługo. Jak tylko wjedziemy do aglomeracji, to będzie LTE. Jesteśmy dość wysoko w tym momencie, wjeżdżamy cały czas na ten most i jest ta konstrukcja ciekawa. Co tu widać, mokradła jakieś czy nie widać? Wiesz co, są mokradła, ale zdecydowanie... O, widzisz, to jest ta rzeka, ta Mobile rzeka, tak? Nie wiem, jak się czyta ta nazwa miasta, także... Jesteśmy dość wysoko w tym momencie, teraz będziemy zjeżdżali. O kurnie, jaki krajobraz ładny. Bo tak to widzisz, cały czas żeśmy jechali po płaskim, nie było żadnych wzniesień, gór. Teraz dobrze widać, ile tu jest lasów, nie? No, to jest naprawdę niesamowita ilość. Jeszcze cały czas się kierujemy południem, słuchajcie, 65, tutaj jest nawet na nawigacji ukazane, nie wiem, czy będzie widać, ale jest 24 mile do zjazdu na 10, na zachodnią 10. 10 to jest autostrada idąca od samego wybrzeża wschodniego na wybrzeże zachodnie, lub na odwrót, zależy, kto nie, w którą kierunku się jedzie. I ta autostrada ma kilka tysięcy kilometrów, nie wiem dokładnie ile, ale kilka tysięcy, że można wystartować na wschodnim i jechać dosłownie cały czas prosto i dojedziemy na zachodnie wybrzeże. Taki jest plan, ale nie na dzisiaj niestety. Pawy amerykańskie, co u nas ich w ogóle nie ma, Hershey's. Tysiąc różnych rodzajów gum do rzucia, to mi się podoba. Wzięłam te różne takie. Te Georgic poleca, żeśmy wzięli. I takiego M&M'sa. M&M'sa, takiego u nas nie widziałem, żeby były. W formie czekolady, ale pewnie to jest ta czekolada z M&M'sów. Butterfinger? Fajny. A, ja z Alabamy Magnes. Jest napisane? Co jest napisane? Że Yellowhammer State. Yellowhammer. Ten będę jadła teraz. Tak? Znaczy, że ja też ten będę jadł. No nie wiem. Są amerykańskie wozy, słuchajcie. Tu jak już zatrzymają kogoś, to drzwi wszystkie otwarte, nikogo nie ma już. Szeryf ich tam chyba skuł w kajdany i wrzucił gdzieś do bagażnika. Poza tym jedziemy, taka ciekawostka, 800 km, 800 z kawałkiem to będzie ten nasz cały dystans. Jedziemy tą autostradą, już którąś z kolei międzystanową. Sama odległość to jest taka, jakby u nas z Zakopanego jechał do Gdańska. Jak teraz widzę, przejedziemy to w około 6 godzin. Wpisywałem oczywiście to na Google, ile to będzie trwało, to mi właśnie wyskoczyło, że będzie to trwało 6 godzin 38 minut, ale stwierdziłem, że to nie może polegać na prawdzie, żeby przejechać 800 km w tyle czasu, no bo u nas przejechanie z Zakopanego do Gdańska to myślę, że spokojnie te 18 godzin by zajęło, a tutaj się okazuje, że faktycznie tak jest jak jest. I jeszcze z ciekawostek, jak widzicie tutaj te słupki przy drogach, takie chwilowe, są jak to przystało na Amerykę, też sporo większe niż te nasze słupki. No bo nasze nie są amerykańskie muszą być większe.
Tak więc wracając do mojego wywodu, w 6 godzin przejedziemy 800 km, czyli tyle co cała długość naszego kraju, pięknego polskiego. A jak sobie zobaczycie odległość od Atlanty do Nowego Orleanu na mapie, jaki to jest po prostu ułamek wielkości całej Ameryki. Jednak to jest zdecydowanie duży kraj i żeby go tutaj zwiedzić dokładnie, to by trzeba spędzić tu, jeżeli nie miesiące, to lata. Myślę, żeby trzeba było tutaj poświęcić naprawdę dużo czasu, żeby tak zgłębić go dogłębnie, bo tak polizać, to tak jak my sobie poliżemy. Tak. No na przykład taka ciekawostka, no sama jazda z Atlanty do Seattle, czyli z jednego końca na drugi, no to 3-4 dni samochodem. Sama jazda non-stop, prawda? Ale w takich warunkach, że po prostu włączasz... Wsiadasz i jedziesz, prawda? Włączasz speed control, ustawiasz automat, noga zdjęta i się jedzie. No. Ciężarówki się mija, bo one takie mają jakieś chyba limity ponakładane, albo już im moc więcej nie pozwala. Się jedzie, jedzie, jedzie. 800 km w 6 godzin. Naprawdę. Mam nadzieję, że w naszym kraju doczekamy kiedyś czegoś takiego. I przede wszystkim, zobaczcie, nie ma żadnych płatnych dróg. Nie zatrzymujemy się co chwilę, żeby kupić kolejny bilet. O, tu ktoś wypadł z trasy niestety, niefortunnie. Z rozmachem, jak widać. Po drugie, nie mieliśmy żadnego gościa z suszarką, który wyskakuje gdzieś zza węgła, żeby nas pozbawić środków do życia. Nie było żadnego fotoradaru ustawionego na tej autostradzie i wszystko działa, no jak to możliwe? A ja rozgryzłem temat, dlaczego amerykańskie samochody nie muszą skręcać. Okazuje się, że od Georgika z domu do Nowego Orleanu żeśmy mieli 3 skręty na autostradzie. I to na autostradzie takie wyprofilowane łuki, tak więc te samochody definitywnie skręcać nie muszą. Słuchajcie, tu jest inaczej, robimy akcję tankowanie. Zip plus Enter. Okay, zip, to nie będę nagrywał tego pinu. I 146 kosztuje galon, tak? Najpierw wrzucasz kartę, wpisujesz wszystko. To u nas tak jak było na tych A24. Tylko to zobaczcie, tutaj nie ma nic innego oprócz benzyny. Nie ma żadnego diesla czy coś, jest tylko benzyna. Dziękuję bardzo. Jedna rura, żadnych 98. Nikt was nie chce wydymać na benzynie, że kupujecie taką, która jest zdrowsza dla waszego silnika. I co, i nie wchodzimy nawet do Kangaroo Express? Nie, no tu się tankuje. A tam co się robi? Tam kupujesz, jak chcesz coś do jedzenia. Zobaczymy, czy są magnesy. Idziemy z Georgie sprawdzić magnesy. Właśnie, żeśmy gościowi uratowali dupsko, bo sobie włączył tankowanie i poszedł. I wszystko już się lało na podłogę. Georgie, nie palisz, rozumiem? Nie. No ale nic, miejmy nadzieję, że tu nic nie wybuchnie. Jak nie, to będzie spektakularny filmik na YouTube'a. Słuchajcie, eksploruję dalej. Trafiłem na Red Bulla, który ma 0,6 ml. Jest to amerykański Red Bull, nie jakaś popierdółka, jak u nas, tam 250 czy coś. Tutaj jak już jest American Size, to jest American Size. I nie można kupować europejskich, bo to jest niefajne. No jakby sobie kupił jakieś coś innego. Zgodnie z zasadą, że w Ameryce wszystko musi być większe. Wszystko musi być większe, tak. Ja jestem teraz mniejszy, czuję się zażenowany. Tak jeszcze informacyjnie, galonów 14 za 40... $5, czyli to jest 50 litrów za... 100 zł. Nie, no nie. 130? 130 zł, tak. Nie, jest 8,7, 8,9. No, słuchajcie... Ale wiesz, że to nie jest 8,7 oktanów. Oni po prostu inaczej liczą, to jest nasze 95. No ale ja znalazłem tutaj, żeby wam powiedziałem, że jest jedna rura, to się okazuje, że byłbym w błędzie, no, bo jest jedna rura. Powiedziałeś ale, prawdę, jest jedna rura. Ale się wybiera, można mniej oszukaną i bardziej oszukaną benzynę, także... Znowu... Bym was okłamał w straszliwy sposób. Patrzcie, jaki tu rozmach jest. Między jednym pasem a drugim jest całe boisko. I to najciekawsze, to boisko jest skoszone również. Tak więc trochę ludzi tu ma zajęcie. Pewnie sądy ich tutaj skierowywują do tego, żeby roboty społeczne robili. Pytacie, jak się Chrysler spisuje? W komentarzach na Facebooku. Spisuje się bardzo fajnie. To w zasadzie roczny samochód. W wypożyczalni. Przebieg ma 15 tysięcy mil, automat oczywiście, bo każdy rozsądny człowiek jeździ z automatem. Ma jakieś takie radyjko, co prawda z tymi dziwnymi amerykańskimi wyświetlaczami, których nie lubię i trochę to wygląda no, słabo. No i Georgikowa nawigacja Garmina, która się spisuje, można by powiedzieć, jak na razie wyśmienicie. Łysa również komfortowo z tyłu spędza czas. Pokaż, co kupiłaś ładnego. Łysa jest zbieraczem magnesów na lodówkę i jest magnes z Alabamy. Gdzie żeśmy się zatrzymali na siku, czyli już stan, można powiedzieć, zaliczony. Widać już downtown New Orleans, słuchajcie, business district. Dzisiaj biznesu nie załatwiamy, bo jest sobota.
Na razie dostaliśmy cynk od mojego kolegi Tomka, żeby się wybrać na Bourbon Street i tam właśnie się zmierzamy. Od naszego hotelu 3 mile nawigacja wskazuje. No i zaraz będziemy eksplorować nowoorleańskie rzeczy. Nie wiem, czy nam się uda dzisiaj jeszcze iść na jakiś... Pani gadatliwa, wyjątkowo. Włączyłeś głośno i gada głośno. Gada głośno, no i to jeszcze po głupiemu. Słuchajcie, nie wiem, czy się nam uda dzisiaj na cmentarz iść i na jakiś pogrzeb w Nowym Orleanie, bo jest trochę późno. Mamy którą? Godzinę tutaj? Nasz stary... A, jeszcze jak żeśmy jechali, słuchajcie, te 800 km, to żeśmy strefę czasową zmienili. O kurde, jakie gościu ma opony, aż mu musi wytrząsać te plomby na dziurach. Jesteśmy w innej strefie czasowej i nasz pokazuje 17.05, ale chyba jest 16.05 tutaj. Zaraz. Jesteśmy minus 7 do Polski teraz. Minus 7 do Polski, zobaczę. 16.06, o, według Georgikowego telefonu, który ma baterii 93% naładowany. Jest w niebezpieczeństwie.